takim podejściu do badań nad percepcją, które nazwałam biologicznym eksternalizmem. Jeśli Państwo by teraz chcieli, to się wytłumaczę z tego, dlaczego użyłam jakiejś takiej etykiety, która nie jest powszechnie używana, bo to zwykle się wprowadza jakąś nową terminologię, no to budzi pewne sprzeciwy, dlatego że już i tak jest temą tych terminów. Mogę to jakoś uzasadnić, ale żeby nie tracić czasu, to może zrobię to na końcu albo właśnie w części dotyczącej dyskusji. Natomiast ja Państwu chciałam tutaj przede wszystkim pokazać, na czym moim zdaniem polega taki wspólny trend, który się pojawia w publicystyce od pewnego czasu, ten jest rozwijany właśnie w badaniach nad percepcją, tutaj określam biologiczne eksternalizmy. Otóż do koncepcji, które wchodziłyby w skład tego właściwie, tego właśnie nurtu biologicznego eksternalizmu, zaliczam takie podejścia jak ten aktywizm tutaj nazwany klasycznym, czyli ten dawny aktywizm pochodzący od Francisco Cavalleri, ale tak naprawdę także Ivan Thompson, Eleanora Roche, wspólnie napisane przez tych trzech autorów książce, pojawia się właśnie takie podejście do percepcji, w którym mówi się, że jak gdyby czas przewartościować to, co do tej pory się działo w kognitywistyce i w badaniach nad percepcją, czy w ogóle poznaniem, i postawić na aktywnie działający podmiot. Na podmiot, który właśnie to określenie enaktywne, prawda? To jest enaktyw, to określenie z języka angielskiego, rzecz jasna pochodzi jak większość teraz. I ono oznacza tyle, co odgrywa coś na scenie. To znaczy mniej więcej tyle, co wygłaszać jakąś mowę, czy odgrywać wręcz rolę, tak jak to robi aktor na scenie, tak? Więc właśnie ten taki klasyczny, można powiedzieć, ten pierwotny aktywizm przede wszystkim niósł ze sobą takie przesłanie, że w percepcji nie jest bierne doznawanie, tylko jest działanie, tak? Jak ja percepuję, to znaczy, że ja potrafię coś zrobić z rzeczywistością. I później pojawiają się różne modyfikacje tego enaktywizmu. W trzecim punkcie, ja zaraz powiem o tym drugim, ale w tym trzecim punkcie macie Państwo wymieniony enaktywizm Andy Noego, Kevina Oregana, już niestety nie żyjącej Susan Harley, ale też tutaj pewnie innych można by było umieścić. To jest wariacja na temat tego klasycznego enaktywizmu, bo to jest enaktywizm taki radykalny. Tutaj mówi się coś więcej. Już mówi się nie tylko tyle, że żeby badać naturę percepcji, my musimy obserwować działanie aktywnego podmiotu w świecie, ale my wręcz musimy pozbyć się na przykład kategorii reprezentacji. Bo jeżeli ja się posługuję do opisu doświadczenia percepcyjnego kategorią reprezentacji, to ja zaczynam mówić o czymś, co bardzo przypomina te stare, niedobre reprezentacje w sensie filozoficznym, prawda? Czyli te takie byty mentalne, umysłowe, i już troszeczkę nam się tutaj zaczyna robić no nieporządek, tak? Zaczynamy jak gdyby odchodzić od tej idei po prostu działającego w świecie podmiotu i przechodzimy do takiej już terminologii, która niebezpiecznie blisko takich rozważań metafizycznych zaczyna się przesuwać. Więc ci radykalni enaktywiści jak Noe, wręcz Noe na przykład napisał taką książkę pod tytułem Out of Our Heads, czyli poza naszymi głowami. I on tam dowodzi, że właściwie umysł, świadomość w ogóle nie jest w głowie. Tak? To jest taki bardzo radykalny pogląd. Jeżeli ja chcę badać świadomość, to ja nie mam czego szukać w głowie, ani w tym sensie takim filozoficznym w głowie, czyli w umyśle, ani też w sensie takim mocno kognitywistycznym, czyli na przykład w mózgu. Bo świadomość jest tym, co ja robię. To, co jest tym, co my robimy, jest sposobem działania. To jest taki radykalny enaktywizm. Jeszcze później wrócę do tego stanowiska. No, w punkcie drugim znajduje się koncepcja Esther Perel, w której podkreśla się rolę ciała i działania w procesach poznawczych. No, mówi się tutaj o działaniu, ale pojawia się też już ten czynnik, chociaż oczywiście w tych dwóch koncepcjach
na przykład Rukmilika koncepcję tą naturalistyczną percepcji można by było tu włączyć. Sam tego jeszcze nie analizowałam dokładnie, ale myślę, że więcej tych koncepcji można by było tutaj przedstawić. I na ten biologiczny eksperyment z percepcji składa się kilka takich czołowych, jaskrawych, powiedziałabym, idei. Ja je tu zawarłam w takich kilku zasadach, nazwijmy to, które przytaczam częściowo w tym grach, które właśnie pochodzą od tego autora, mianowicie za Andym Clarkiem. I on na przykład mówi, że jeżeli chcemy wyjaśnić, czym jest percepcja, żeby zbliżyć się do rozumienia tego zjawiska, kim jest percepcja, no to powinniśmy przede wszystkim wyjść od tego, że wiele spośród zachowań systemu poznawczego występującego w środowisku może zostać wyjaśnione nie w oparciu o wewnętrzne mechanizmy tego systemu, ale w oparciu o pasywną jego dynamikę, stanowiącą efekt działania sił grawitacji, sprzężenia zwrotnego itd. To ten przekład, ten Monty de Cosa Street, no jest taki dosyć luźny. Ja dosyć luźnie luźno przekładam właśnie te etykiety, którymi się Clark posługuje, dlatego że czasami taka karta dokładna to robi trochę więcej szkody niż pożytku. Nie wiem, czy to jest dobre podejście tutaj, ale wiem, o co chodzi, jest to wyjaśnione. Mianowicie ja może to zarysuję tę ideę na przykładzie, może zobrazuję ją przykładem. Clark opowiada o takiej zabawce dla dzieci, która się chyba nazywa Slinky. To jest taka sprężynka, na pewno Państwo ją widzieli. To jest zwykła plastikowa sprężynka. Takiej mniej więcej wielkości można rozciągać na ten sposób, ona jest kolorowa. I to jest bardzo proste, nazwijmy to, urządzenie. Jak rozumiem, najfajniejsza zabawa z tą sprężynką polega na tym, że się stawia ją na najwyższym schodku i się ją popycha. I ona sobie ze schodów tak, z taką wielką gracją schodzi, tak jak mówi Clark. Obserwowanie tej sprężynki, która jeszcze jest jakoś tam pokolorowana odpowiednio, jest ponad wielką, wielką przyjemnością, bo ona się właśnie w taki niezwykle sprawny, tak to nazwijmy, sposób porusza po tych schodach. I tego już Clark nie mówi, ale tak sobie tutaj myślę, że jak obserwujemy na przykład sposób, w jaki po schodach schodzą te rozmaite humanoidalne roboty, na przykład ta Simo, te schody wyprodukowane, no to tej gracji wciąż jeszcze brakuje, tak? Może ona kiedyś będzie i pewnie będzie, ale na dzień dzisiejszy to jeszcze im tej gracji niezwykle brakuje, a wiemy, jak bogato oprogramowanie rządzi ruchami tego robota, prawda? Co Clark nam chce powiedzieć? Że powinniśmy przynajmniej w niektórych przypadkach, jeśli my chcemy opisywać zjawisko percepcji i percepującego w świecie, i percepujący w świecie podmiot, to powinniśmy zaczynać od tego, że nie wkładamy od razu, tak? Nie powinniśmy mieć takiej tendencji do tego, żeby do opisu jego stanów percepcyjnych czy jego zachowania w kontekście percepowania środowiska odbywać się do takich grubych kategorii, jak właśnie reprezentacje, jak procesy komputacyjne i tak dalej, tak? Tylko powinniśmy najpierw rozważyć taką możliwość, że być może część tej roboty, którą wykonuje percepujący podmiot, da się opisać w oparciu o mechanizmy zupełnie zewnętrzne. Tak? To znaczy, że jak my, to jest tak troszeczkę po Gibsonowsku, tak? Jak ten amerykański psycholog James Gibson mówił, to znaczy, że percepcja to nie jest coś takiego, co się dzieje w głowie wewnątrz nas, wewnątrz podmiotu, tylko to jest właściwie coś, co się dzieje na zewnątrz. To nie chodzi tylko o to, że ona polega na działaniu, ale też na tym, że żeby na przykład opisać fenomenologię z mojej sceny percepcyjnej, powiedzmy, jak stoję teraz tutaj i patrzę na Państwa na tę salę, to ja powinnam tak naprawdę być może zrobić coś takiego, co robił Gibson, to znaczy narysować sobie taki obrazek. To znaczy, że tutaj stoi podmiot, on ma dwoje oczu, tak? I teraz narysować te linie tego tak zwanego szyku optycznego, prawda, w tym momencie.
czyli te linie, które jak gdyby no, reprezentują, czy reprezentują w takim luźnym sensie oczywiście, potocznym, to jak rozmieszczone są tutaj przedmioty w tej sali. I Państwo wtedy będziecie wiedzieć, co ja widzę ze swojej perspektywy, jak ta scena percepcyjna z mojego punktu widzenia wygląda, tak? Czyli czy gdybyśmy mieli to zrobić w inny sposób, używając całej maszynerii komputacyjnej, bo biologiczni eksternaliści bardzo nie lubią komputacjonizmu, bo wiążą go właśnie z rodzajem internalizmu, więc gdybyśmy mieli to zrobić w taki sposób, jaki to robi, jak on to mówił, klasyczny prymitywista, to byłby niesłychany nakład pracy, byłoby to bardzo skomplikowane. Być może doszlibyśmy do tych samych efektów, ale oni powiedzą, że jest prostszy sposób, tak? Kolejna zasada, którą tutaj określiłam za Clarkiem, tak? Ekologicznym instruktażem, sposób, na jaki system radzi sobie z konkretnym problemem, stanowi funkcję rozwiązań niejako podsuwanych przez środowisko, w którym działa. I teraz znowu, to jest znowu rzecz, którą może najlepiej zrozumieć opierając się na pewnym przykładzie. Właśnie Esther Tellen, którą tutaj włączam do tematu biologicznych instrumentalistów, analizowała takie zjawisko percepcji przez małe dzieci, bodajże do 4 roku życia, stałości przedmiotu. To jest stary eksperyment od Piageta pochodzący. I Piaget uznał, że dzieci do pewnego okresu w pewnym okresie swojego życia nie mają pojęcia stałości przedmiotu, takiego percepcyjnego. Eksperyment polegał na tym, że były dwa pudełka A i B i jakąś tam zabawkę, powiedzmy, chowano kilkakrotnie do pudełka A na oczach dziecka. Dziecko mogło sobie wyciągać tą zabawkę z tego pudełka. I któreś z kolei z prób znowu włożono tę zabawkę do pudełka A, na oczach dziecka wyjęto z tego pudełka i przełożono do pudełka B. Co zrobiło dziecko? Dziecko sięgnęło do pudełka A, bo może widziało, prawda, że zabawka została przeniesiona. I pierwsze na podstawie właśnie tego eksperymentu doszedł do wniosku, że właśnie takie małe dzieci nie mają pojęcia, nie operują pojęciem stałości przedmiotu. Co mówi Esther Tellen? No ona tam wprowadza całą taką jakąś maszynerię, swoją terminologię o polach rozmaitych mówi, percepcyjnych, pamięci i tak dalej, świadomości. Ja może o tym nie będę teraz mówić, na tym by było w tej chwili to otworzyć. W każdym razie ona proponuje coś innego. Ona mówi, że jest prostsza teoria gdyby wyjaśniająca zachowanie tego dziecka, która wcale nie musi prowadzić do konkluzji, że dziecko nie ma, takie małe dziecko nie ma pojęcia stałości przedmiotu. Mianowicie, że jak się obserwuje na przykład zachowanie niektórych zwierząt, tych takich prostszych zwierząt, to możemy zachować nie tylko, bo także ludzie, zależy wszystko od zadania, które przed sobą mamy, zadania kierowanego percepcją, to często jest tak, właściwie najbardziej efektywnie jesteśmy w rozwiązywaniu pewnych zadań wtedy, kiedy my stosujemy w celu rozwiązania zadanego problemu strategię, która jest już nam znana. Czyli kierujemy się właśnie pewnymi podpowiedziami, które już płyną dla nas ze środowiska, bo my znamy po prostu tą sytuację. I to dziecko dlatego sięga do pudełka A, nie dlatego, że ono no, po prostu nie operuje jakimś pojęciem, bo tego nie wiemy, czy ono operuje, czy nie, tylko dlatego, że wcześniej to działało. Czyli to jest rodzaj pewnego takiego nawyku, prawda? To znaczy to dziecko rozumie, o co chodzi, ono ma wydobyć się prawdopodobnie tą zabawkę, a może nie, może chodzi o to, żeby właśnie wziąć udział w pewnym takim happeningu, tak? Za każdym razem sięgało do tego pudełka i było fajnie, było oklaski i radość, no to teraz też sięgnie do tego pudełka i będą oklaski być radość, tak? Także ci biologiczni eksternaliści byliby skłonni do jak gdyby hamowania tych, którzy jak gdyby już w punkcie wyjścia analizy
taki początkodawca, ojciec tego podejścia do percepcji, oni byli jak gdyby, no tak powiedzmy sobie, skromni co do tego, jakimi narzędziami powinniśmy wyjaśniać zjawiska takiej percepcji. Dalej, kolejna zasada za Clarkiem, minimalny nakład wysiłku. System wykazuje tendencję do skłaniania się do rozwiązań, których realizacja wymagała do niego minimalnego nakładu wysiłku. No, można by się ucieszyć, bo okazuje się, że tutaj, prawda, że generalnie mamy wspólność delenistwa, to nic złego, bo się okazuje, że to jest coś zupełnie jakby naturalnego i wręcz zalecanego. Ale już poważnie mówiąc, no na przykład takie badania robiono z odszukiwaniem zadanego koloru, tak? Wyświetlano tablicę jakiejś barwy, jakiś odcień na przykład czerwieni. Badany miał paski kolorów z różnymi właśnie, paski z różnymi kolorami i zadanie jego polegało na tym, żeby w jak najszybszym czasie znaleźć ten kolor na pasku, który jest na ekranie. I no, później badali pytanie, jak oni to robili, ci, którzy powiedzmy znaleźli się w tej pierwszej dziesiątce, tak, mistrzów tego zadania, to oni odpowiadali, że no to bardzo proste. Rozkładam sobie paski, patrzę i porównuję z ekranem, tak? No i właśnie to jest strategia biologicznego eksternalisty, to znaczy pokazuje to, w jaki sposób my sprawnie, kierując się percepcją, wykonujemy pewne działania, tak? Gdybyśmy my mieli dokonać pełnej konceptualizacji, tak? Zrobić sobie reprezentację tej barwy, którą mam na ekranie, która między innymi musielibyśmy mieć wiedzę na temat tego, jak ten odcień czerwieni symbolizuje się pośród na przykład innych odcieni czerwieni. Bo kiedy mówimy o reprezentacjach, to zwykle właśnie tak jest opisywane. Mam reprezentację danej barwy, jeśli on potrafię też odróżnić od innych, umieścić na palecie i tak dalej. To zadanie byłoby albo niewykonalne, albo byśmy musieli mieć bardzo dużo czasu na to. Tak? Także no, wydaje się, że no, jest coś sensownego w takiej idei, że rzeczywiście percepcja jest pewnym rodzajem bardziej działania niż tworzenia sobie kopii rzeczywistości w postaci jakiejś reprezentacji umysłowej. Już będę zmierzać ku końcowi. Percepcja na zasadzie otwartego kanału przepływu informacji. To jest znowu taka idea gibsonowska. To znaczy, że jeśli my chcemy wiedzieć, nawet jakie są treści doświadczenia percepcyjnego, nie mówiąc o pewnych mechanizmach, to my musimy po prostu obserwować, jaka jest wymiana informacji pomiędzy percepującym a środowiskiem, czyli ten percepujący zawsze musi być zagrożony w środowisku. I z tym wiąże się idea percepcji sensomotorycznej, czy sensoryczno-motorycznej, rozwijającej ten krok. Tak? Czyli percepcja jest po prostu rodzajem wiedzy jak. Wiedzy, jak wrażenia zmysłowe zmieniają się w zależności od na przykład ruchu albo informacji, kolejna zasada to jest zasada wewnętrznej struktury informacji. To jest również idea pochodząca od Gibsona. Tak, że są pewne niezmienniki w tych informacjach napływających z otoczenia i śledzenie tych niezmienników pozwala na przykład na wyjaśnienie takiego fenomenu jak percepcja stałości barw. To jest pewnie Państwu znane zjawisko, które ja nie będę o nim, zresztą już nawet nie mam czasu, nie będę dyskusji jeszcze o komplementarna dynamiczna zmutacyjna to jest ściśle klarkowska idea, która jak gdyby ma pokazywać, że no, nie lubimy się jakby z tymi powiedzmy sobie takimi rasowymi kognitywistami, którzy się odwołują do idei komputacji. Ale nie do końca, bo ci ludzie na przykład są w stanie wyjaśnić coś takiego, czego my czasami nie potrafimy wyjaśnić, powiedzieliby tacy biologiczni eksternaliści, to znaczy jakieś bardziej złożone procesy, tak? Na przykład takie, to jak David Marr opisuje percepcję, tak? Na tych trzech poziomach, to jest coś, czego no, trudno dzisiaj już to pomijać, tak? Więc są takie tendencje, żeby łączyć ze sobą to podejście takiego właśnie aktywnie działającego problemu.
zaangażowaniem takiego opisu, który musi być ze swojej natury komputacyjny. Tutaj może już pominę te rzeczy, żeby tu już miałam tego za dużo, to właśnie też nakładałam. Tutaj kieruję również do siebie ten zarzut, za dużo nakładałam. Już tak korząc się tak bardzo do mojego poprzednika. Tylko na koniec już zupełnie, żeby ten eksternalizm jeszcze tutaj jeszcze wyjaśnić, o co tutaj chodzi. No właśnie, to jest znowu idea taka za Gibsona, to znaczy jest tutaj eksternalizm i nośnika treści, albo tylko nośnika, albo tylko treści. Są wariacje po prostu tutaj możliwe, jeśli chodzi o to podejście. No Gibson mówił coś takiego, że nie należy treści percepcji szukać właśnie w naszych głowach, dlatego że treścią percepcji jest świat. To samo mówi Noe, to samo mówi Regan, tak? Harley to samo mówi, Thompson, że to jest pomyłka, jeśli my szukamy tych treści gdzieś w jakiejś właśnie wewnętrznej strukturze procesów fizycznych mózgu na przykład, tak? Ale nośnikiem też nie jest mózg. To jest w ogóle taki bardzo, to jest mocny, silny eksternalizm, tak? Mówią, że nośnikiem, przepraszam bardzo, treści percepcyjnych, informacji percepcyjnych jest właśnie ten szyb optyczny, czyli to, w jakim porządku informacje docierają do nas, to jest wewnętrzna struktura tego szybu optycznego, która niesie ze sobą informacje o świecie. Przepraszam, tak szybko. Proszę bardzo, kto z Państwa? Pamiętam, czytałem takie raporty eksperymentalne, gdzie były robione badania na dzieciach, które się jednego roku, to oczywiście na takich badaniach eksperymentalnych i tam mierzono na zmiany to zdziwienie, obserwacje dzieci. No i tam trzeba było obserwacja taka, że właśnie to pojęcie stałości tego, co jest, ale ono się opiera całkowicie na własnościach przestrzennych, a zupełnie nie ma kategorii przedmiotu, czy na jego wzrokowych jakościach. Tam trzeba by było coś takiego, na przykład za zasłonę wjeżdżało coś, co było samochodzikiem, bo wjeżdżało z drugiej strony coś, co było piłką, to nie wywoływało żadnych zdziwienia, dopóki wjeżdżała jedna czasem przestrzenna całość i wjeżdżała inna. Jeśli coś się w przyszłości dało na dwie, no to pojawiało się jakieś zdziwienie, jakby było to nieoczekiwane, ale zmiana jakości czy kategorii obiektu na ten etap nie była istotna. Więc dziękuję. To znaczy, ja powiem szczerze, nie znam tego badania. Tam inne, tam powiedzmy przy okazji na przykład badania modalności zmysłowych, czy jak to jest na przykład z percepcją wzrokową i dotykową, w którym momencie się to pojawia integracja tych informacji itd. I rzeczywiście, znaczy, ja powiem tak, mi się wydaje, że są jakby co najmniej dwie możliwości odpowiedzenia na to na pytanie. To znaczy tak, ja trochę nie ufam tych eksperymentów z tymi takimi zupełnie małymi dziećmi, znaczy nie jestem ekspertką od takich dzieci, więc może dlatego, ale no bo czasami się słyszy, że tak, eksperyment, jak dziecko tam dłużej powiedzmy zatrzymuje wzrok na jakimś przedmiocie, to dlatego, że jest dla niego nowy i on jest właśnie zdziwiony, a w innych eksperymentach piszemy, czytamy, że to jest opisywane w ten sposób, że ono rozpoznało dany przedmiot, bo mu się dłużej przygląda. Więc dla mnie, ja już tutaj mam pewne wątpliwości, tak? Pewnie psycholodzy jakoś sobie z tym radzą, ale ja nie wiem, powiem szczerze, jak to interpretować. Natomiast ja myślę, że Pan też tak już właściwie sobie odpowiedział na to pytanie, bo to może być, trochę może być tak, że po prostu, no, co to znaczy stałość obiektu czy przedmiotu, prawda? No właśnie, czy kategorialna, czy fizyczna, to znaczy jest pewnym kontinuum, prawda? Czasu przestrzennym, pewną całością czasu przestrzenną ten przedmiot. Więc może być tak, że po prostu no, pewne rozumienie stałości przedmiotu, tak, może być badane na bardzo wczesnym etapie rozwoju człowieka młodego, tak, a przy innym rozumieniu nieustałości tego przedmiotu musimy uznać, że no, jeszcze ono nie występuje, więc może właśnie w ten sposób. Czas, głos.
przykładami, czy nawet może eksperymentami, które są charakterystyczne dla psychologów. Ja tutaj przepraszam, dla psychologów, jakoś tak średnio, tak powiem, za średnią nabożnością, pomóc z różnych przykładów, ale jeśli dobrze rozumiem, to jest tutaj taki pomysł, bo jeśli mówimy o percepcji, to rozumiem, że nie mamy na myśli wyłącznie wzroku. Natomiast zwrócę uwagę na to, że nie można mówić o percepcji pewnych przedmiotów przez osoby niewidome. Na przykład chociażby percepcji muzyki przez fenomeny. Więc rozumiem, że tutaj pewnie miałam pytanie na myśli, czy też eksternalizm, że chodzi o pewnego rodzaju jakiś, nie wiem, zespół procesów i procesów działań, czy procesów, które być może w owym dekonie się rozgrywają. Wtedy, kiedy słyszy, może nie słyszy, tak jakby ową muzykę, którą tworzy, w jakiś sposób odpowiednio działa. Ale wydaje mi się, proszę potwierdzić, co tutaj jest rozsądne, co tego co mówię. Natomiast jeszcze potem tak zarobić, przykład na mieć, tego przykład na tożsamość odmienia. Wiedziałem, że tego przykładu nie lubi. Otóż sam pamiętam, że kiedy poszedłem do wojska, to dziecko, które do tej pory zawsze w domu kojarzyło mnie z ojcem, kiedy przyjechała na przysięgę, nie było to mi wujku. Także być może pojęcie tata jest czymś, co jest, że tak powiem, związane tak, z otoczeniem, mieszkaniem, środowiskiem, tak, a tak powiem, ta sama osoba, ale 10 dni, to już jest inna osoba. Być może właśnie tak jest, ja nawet wspomniałam, też pamiętam takie wrażenia w swojej wczesnej młodości, kiedy też właśnie pamiętam, że utożsamiałam sobie jakby z miejscem, także mi się wydaje, że to może być dosyć powszechne zjawisko, już może nie wydam to opowiadać, bo nie ma się czym chwalić. Natomiast znaczy ja też nie podchodzę jakąś nabożnością do tego, co do tych eksperymentów, a nawet teorii psychologicznych. Bardzo mnie to interesuje i jakoś tak to śledzić. Natomiast ja myślę, że też taki część psychologów ma do tego dystans. Znaczy, no oni muszą coś badać, my musimy i tak dalej. Więc no, znaczy nie no, nie chcę tu trywializować, ale no, jesteśmy ciekawi, jak coś działa, robisz pewną teorię, coś tam wychodzi, no trzeba te rzeczy ze sobą połączyć, różnie to czasem wychodzi po prostu i tyle. Natomiast jeśli chodzi o ten kantyst, no w ogóle tych autorów, których wymieniłam, to filozofów niemieckich tam można by było rzeczywiście włożyć, że tak powiem, już kolokwialnie. Na pewno mówią o Husserlu, bo chętnie się do niego odwołują, ale Alfa Noe też właśnie mówi i wspomina o Kancie. Oczywiście to nie jest taki kant, jakby taki rasowy filozof chciał, ale rzeczywiście, to na przykład nawet parafrazuje tego Kanta, który mówił o tym, parafrazuje Noe na przykład w ten sposób, że mówi, że doświadczenie percepcyjne bez przedmiotu byłoby puste właśnie, tak? Czyli musi być ten przedmiot. Natomiast niesłyszący muzyk. Ja właśnie podążając jakby tropem rozumowania tych autorów, powiedziałabym tak, że wtedy nie mamy do czynienia z percepcją w ogóle, tylko z wyobraźnią. Tak? Oni bardzo te rzeczy odróżniają od siebie. Znaczy, jeżeli ktoś jest niesłyszący i on odtwarza sobie w umyśle jakąś muzykę, to on po prostu działa jego wyobraźnia, to nie jest percepcja. Te kompetencje często się przenikają w wyobraźnię i percepcję, jedno z drugim ma wiele wspólnego, ale są takie sytuacje, kiedy one są wyraźnie od siebie, jakby to są autonomiczne procesy. Podobnie z halucynacjami, bo eksternalista zwykle ma problem, jak wyjaśnia zjawisko halucynacji, prawda? Jeżeli doświadczenie percepcyjne jest wypełnione przedmiotem ze świata, no to jak ja widzę tutaj biegającego różowego szczura, powiedzmy, tak, mam taką halucynację, no to jak to eksternalista może wyjaśnić? I oni w ten sposób odpowiadają. Oni mówią, że to nie jest percepcja żadna, ja nic nie widzę. Ja mam wrażenie, że ja widzę, czyli po prostu no, działa moja wyobraźnia, tak, to jest tam taki abnormalny. Dziękuję. A to nie, ja mogę później. Taką uwagę. Zastanawiam się, ten eksternalizm generalnie dość chyba sympatyczny, ale chyba idzie trochę za daleko, bo jak sobie spaceruję, to mam jakąś informację o podłożu, prawda? I załóżmy, że w pewnym momencie okazuje się, że to podłoże jest grząskie, że się nie zna.
za Panem. No i teraz co się stało? Ja spostrzegłem coś. I teraz czy ja spostrzegłem to coś dlatego, że idę, czy też właśnie dlatego, że w moim umyśle coś się stało? Ja spostrzegłem, że podłoże jest grząskie i teraz będę każdy następny krok stawiać uwagi. Prawda? Natomiast eksternaliści jakby zakładają, że to samo działanie już produkuje tę informację percepcyjną. Znaczy przy działaniu coś się pojawia i dopiero ten efekt umysłowego przetwarzania sprawia, że ja to mogę wykorzystywać dalej, percypować, czy ten grunt jest odpowiednio twardy, że przed. A wcześniej to mnie kompletnie nie interesuje, nie mam żadnej percepcji podłoża, pod którym minie. A więc... Znaczy, tak, ja się zgodzę i w ogóle tych problemów to jest dużo więcej. Znaczy, ja myślę, że to po prostu jakby... Może idea jest słuszna, bo to są ludzie, którzy chcą być po prostu realistami bezpośrednimi, bo to jest takie intuicyjne i fajne, ale to jest stanowisko, które nie zawsze po prostu daje się utrzymać. Trzeba było coś jeszcze nie dodać. Chciałem to powiedzieć, coś tak? Ja przepraszam, nie, tak nie, właśnie bardzo przygodną robiła. Nie, tylko że też po prostu są dwa pytania. Pierwsze, eksternalizm. Na mamy czas. Eksternalizm biologiczny na dualizm, najprostszy. A drugie, czy można jakąś taką ewentualnie odnieść do tego mówimy? Tak, ale tak. To jest autor, którego uwielbiałem naprawdę. Thompson, Nolan, zwłaszcza Thompson. Bo tam jest ta rola tego uciekinienia bardzo mocno podkreślana. I to właściwie bardzo, to króciutko odpowiem, że oni bardzo chętnie się do niego odwołują, te idee tam się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o to, co to było jeszcze? Dualizm. Znaczy to jest taka kwestia, która chyba oni, może na przykład tam coś na ten temat, na pewno coś napisał, nawet nie to czytałam, tylko już teraz nie pamiętam, ale to jakby jest inna kwestia, tak? Oni tutaj bardziej po prostu koncentrują się na tej percepcji, niż na tym, jak ona jest realizowana ewentualnie. Ale jeżeli powiemy, że percepcja czy świadomość na przykład, to nie jest coś, co jest w głowie, tylko jest sposobem działania, to mamy sprawę dualizmu rozwiązaną, tak? Po prostu, bo to jest funkcja tego świadomość. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze pani jeszcze pytanie? Ja się nie wiem, tylko mam takie dwie, chciałam się przyczepić te dwa szczegóły, jeżeli chodzi o tego... Na przykład głuchego muzyka, to bardzo często jest tak, że osoby, które są głuche, lubią grać i bardzo lubią tańczyć, ponieważ czują po prostu falę dźwiękową. To po pierwsze, po drugie w tym przykładzie z kolorami, no to jest tak, że licząc bardzo dużych różnic kolorystycznych i bardzo dużych różnic odcienia, to my w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie, znaczy w ogóle nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapamiętać odcieni tak naprawdę, bez fizycznej obecności koloru. Tak, ja się zgadzam, tak? Ja się zgadzam.